Patryk Wegas, zapowiadając Bad Boya, określił ciebie jako polskiego Leonardo DiCaprio. Jak zareagowałeś, gdy po raz pierwszy usłyszałeś te słowa? Czujesz się polskim Leo? Wiesz co, to uśmiechnąłem się, kiedy usłyszałem te słowa. Oczywiście są one bardzo miłe, bo to jest komplement. Wiesz, usłyszeć od polskiego Tarantino, że jest się polskim DiCaprio, wow. Wiesz, no możemy tak sobie mówić, natomiast wiesz, no to jest taka opinia Patryka, która mówi mi, że podoba mu się to, co proponuje jako aktor. No i też jest dla mnie tak naprawdę taką teraz wysoko postawioną poprzeczką. Mam nadzieję, że przy kolejnych wspólnych projektach też go nie zawiodę, bo no dobrze nam się pracuje i bardzo lubię z nim pracować.